Obiecałem sobie, że pójdę spać. Że pójdę prosto do pierdolonego łóżka. I gówno. Serce łomotało niczym oszalałe. Nie byłem w stanie się opanować. Najchętniej sam wypiłbym teraz szklankę tego whiskacza, jednak to nie wyglądałoby normalnie. Nigdy nie interesowałem się za mocną pracą mojej żony. Nigdy też nie przejmowałem się tym, co ją w tej pracy spotyka. Czasami coś opowiadała, a ja słuchałem ze znudzoną miną. Dlatego nie mogę dać po sobie poznać, że w jakikolwiek sposób ta wiadomość mnie zaniepokoiła. Muszę zachowywać się tak, jakbym miał to głęboko w dupie. Rozłożyłem szeroko ramiona i przeciągnąłem się. Wiesz co, kochanie, nie przejmuj się. Nie masz na to żadnego wpływu. Teraz jesteś w domu. Odpręż się i zrelaksuj. Łatwo ci mówić, nie masz takich problemów. No pewnie. Ja w ogóle nie mam żadnych problemów. Gdybyś się, kurwa, dowiedziała, jakie ja mam problemy i co ja robię, to zmrożonymi z przerażenia sutami mogłabyś burzyć domy. Zresztą nieważne. Teraz nie jest pora na takie przemyślenia. Podniosłem się z miejsca i ruszyłem w stronę swojego gabinetu. Muszę wyskoczyć za chwilę do miasta. Oznajmiłem, siląc się na neutralny głos. Chcesz coś z jakiegoś sklepu? Nie, dzisiaj nie mam na nic ochoty. W porządku. Przesłałem jej buziaka, uśmiechając się niczym nastolatek. Odwróciłem się na pięcie, natychmiast zmazując ten kretyński wyraz twarzy, robiąc miejsce grymasowi wkurwienia i bezwzględnej złości. Kroczyłem po schodach na piętro, następnie chwyciłem klamkę i wszedłem do gabinetu. Otworzyłem laptop i włączyłem go. W pasku wyszukiwania wpisałem adres dziennika elektronicznego. Jako dyrektor miałem więcej opcji i dostęp do niemal wszystkich zasobów tego wirtualnego dokumentu niż zwykły nauczyciel. Po zalogowaniu wszedłem w zakładkę Dziennik psychologa. Przykładowo do tej sekcji miał dostęp tylko psycholog i dyrekcja. Zdecydowanie ta posada ma swoje plusy. Otworzył się wykaz notatek na temat zachowania uczniów. Pobieżnie przeskanowałem nazwiska. Obok każdego z nich widniała liczba opisująca ilość wpisów na temat danej osoby. Kate Evans – 3. Marcus Coleman – 6. Anna Hawking – 2. Tom Felch – 1. Christopher Phoenix – 8. Patrick Moore – 23. Patrick Moore. Ostatni wpis pochodził sprzed 2 dni. Co za przebiegły, niereformowalny skurwiel. Jak widać, obsranie się rzadkim gównem na środku sali gimnastycznej przy całej szkole nic nie wskurało. Kliknąłem na jego nazwisku, otwierając okno z wpisami. Od notatki na temat pastwienia się nad koleżanką z klasy doszło 6 nowych wpisów. Nie chciało mi się czytać wszystkich, zatem skupiłem się na ostatnim. Patrick ponownie został wezwany do szkolnego psychologa jako skutek kolejnych skarg od nauczycieli. Na rozmowę stawił się punktualnie. Psycholog poruszył w rozmowie z nim następujące kwestie. Dokuczanie koleżankom z klasy, wyzwiska i ubliżanie rówieśnikom, obelgi w kierunku nauczycieli, wymuszanie pieniędzy od młodszych. Patrick nie ma w szkole przyjaciół. Twierdzi, że wszyscy są kretynami, którzy nie są godni znajomości z jego osobą. Wyznał, że starannie dobiera sobie znajomych, którzy muszą wykazywać się silną psychiką. Jego zachowanie, w tym liczne wyzwiska, mają być swoistym testem osobowości i psychiki. Według niego tylko najsilniejsi mogą przetrwać w dzisiejszym świecie, a szkoła pełna jest osób słabych psychicznie. Psycholog starał się wyjaśnić, że nie na tym polega funkcjonowanie w społeczności. Bla, bla, bla. Tylko najsilniejsi przetrwają. Owszem, ma w tym trochę racji. Ale to, co on wyczynia, zdecydowanie wykracza poza granice testu. Zapytany o powód swojego nagannego zachowania wobec nauczycieli, stwierdził, że kadra pedagogiczna to tak naprawdę grupa życiowych nieudaczników, którym nie powiodło się w życiu. Wykorzystując swoje przywileje i uprawnienia, pastwią się nad młodzieżą.
dręczą ich psychicznie i próbują okazać swoją wyższość. Uważa, że w innej formie zawodowej nie mieliby takiego pola do popisu. Dlatego tak świetnie sprawdzają się jako nauczyciele. Psycholog poprosił Patryka o przedstawienie jego charakterystyki nauczyciela. Z jego opisu przedstawia się następująco. Nauczyciel to osoba pełna kompleksów, zwłaszcza kompleksu wyższości, które może być skutkiem nieprzyjemnych przeżyć z czasów młodzieńczych. Z jego opinii wynika, że nauczyciele musieli być ofiarami w okresie, kiedy sami chodzili do szkoły. Podsumowując, nienawidzi nauczycieli za to, że zamiast kierować się chęcią wychowania i wpojenia wiedzy, skupiają się na karaniu i pokazywaniu swojej wyższości zarówno na polu wiedzy z przedmiotu, jak również przywilejów szkolnych. O ty pierdolony szczurze. Nauczyciele to ofiary? Zakompleksione popychadła z dzieciństwa? Nie przekazują wiedzy? A żebyś kurwa zdechł w męczarniach. Patryk, zapytany o to, czy ma w szkole ulubionego nauczyciela, odpowiada nie. W tej szkole nie ma nauczycieli. W tym momencie zauważyłem nerwowy ruch swoich nóg. Obgryzłem też niemal wszystkie skórki wokół paznokci. Dziwne, ale do tej pory nie reagowałem w taki sposób. Najwidoczniej stres osiągnął szczyt. Kumulację wszystkich wkurwień świata. Kliknąłem w zakładkę dziennik, a następnie informacje o uczniach. Wybrałem odpowiednią klasę, a następnie odnalazłem nazwisko Mura. Zamknąłem laptop. Elizabeth nie chciała nic ze sklepu. To dobrze. Kilkanaście minut później zaparkowałem auto przy Ocean Parkway. Moją uwagę przykuł cmentarz, który rozciągał się dosłownie kilka metrów za moimi plecami. Wyjąłem z kieszeni telefon komórkowy. Najtańszy model na kartę zakupiony kilka miesięcy temu. Wykręciłem numer stacjonarny i czekałem. Po czterech sygnałach poznałem w słuchawce głos Patryka. Halo? Halo? Jest tam ktoś? To spieprzaj. Koniec połączenia. Następnie wybrałem numer telefonu komórkowego ojca. Wcisnąłem zieloną słuchawkę. Mur przy telefonie. Halo? Nic nie słyszę. Halo? Rozłączyłem się. W tle słyszałem huk jakichś maszyn. Dziwne dźwięki wiercenia i tym podobne. Spojrzałem na swoją prywatną komórkę i z telefonu na kartę wybrałem kolejny numer, tym razem do matki. Halo? Przepraszam, ale nic nie słyszę. Jest tu trochę głośno. Halo? Miałem już jasną sytuację. Ojciec Patryka pracował na wybrzeżu. Hałasy, które słyszałem w słuchawce, potwierdziły, że na pewno nie ma go w domu. Zapewne nie będzie go przez kilka najbliższych dni. Matka jak zwykle w tym czasie balowała. Głośna muzyka w tle mówi sama za siebie. Męża nie ma, syn prawie dorosły. Można iść zatem do klubu i kurwić się za kilka drinków. A mówią, że kobiety nie mają kryzysu wieku średniego. Mają. Kobiety mają kurwa wszystko. Mają okres. Mają jakieś jebane napięcia przedmiesiączkowe. Mają kryzys wieku średniego. Przekwitają i chuj wie co jeszcze. I one twierdzą, że my faceci to świnie, bo zdarza nam się czasami jakiś skok w bok. Na tym polu nie są wcale gorsze. Koleżanka ma lepszy ciuch? Głupia cipa. Też muszę taki mieć. Koleżanka ma fajnego faceta. Głupia cipa. Udowodnię jej, że nie jest taki fajny, bo wystawię mu dupę i mnie też zerżnie.
Koleżanka ma powodzenie. Głupia cipa. Ja też muszę mieć. Czuję się stara i brzydka, bo mąż się mną nie interesuje. Głupi chuj. Pójdę do klubu i tam przerucha mnie stado facetów i wtedy dowartościuję sama siebie. Tak, ale to faceci są zawsze tymi złymi. Nieważne. Miałem już stuprocentową pewność, że Patrick Moore jest w domu sam. Niczym Kevin sam w domu. Mam tylko nadzieję, że nie zastawił na mnie pułapek z farby czy plastikowych żołnierzyków. Chwyciłem leżącą na siedzeniu obok reklamówkę, w której znajdował się cylinder, biała maska i rękawiczki. Nóż tkwił już za paskiem spodni, skrzętnie ukryty koszulą. Wysiadłem z samochodu i ruszyłem w stronę domu. Zaparkowałem dalej, tak jak zawsze. Zazwyczaj samochód jest jedną z rzeczy, która zapada ludziom w pamięć. Marka, kolor, pierwsze litery tablic rejestracyjnych. Wolałbym, aby nikt nie poznał mego auta tuż po tym, jak znajdą zwłoki tego gnoja. A tak? W najgorszym wypadku ktoś powie, że widział mężczyznę wychodzącego z domu. Mężczyznę w kapeluszu, czarnej koszuli i czarnych spodniach. Ilu facetów ma w swojej garderobie czarne spodnie i czarną koszulę? Każdy? No niechby nawet co drugi. To i tak nie zawęża poszukiwań. Skręciłem schodnika i wszedłem na teren niewielkiego domu jednorodzinnego. Nie było tu żadnego ogrodzenia. Podszedłem do drzwi frontowych i zadzwoniłem dzwonkiem. Usłyszałem kroki po drugiej stronie, zaś po chwili drzwi otworzyły się, ukazując mi Patricka Moore'a z rozczochranymi włosami i z butelką piwa w dłoni. Jego mina mówiła sama za siebie. Był kurewsko zaskoczony moją wizytą. Witaj, Patrick. Co jest? O co chodzi? O, nie tak wita się gości. Nie tak wita się dyrektora szkoły. Nie tak wita się nauczyciela. Matka cię tego nie nauczyła? Ale czego ja od ciebie wymagam? Przecież dla ciebie nauczyciele to nieudacznicy, prawda? Nie mam o czym z panem rozmawiać. Żegnam. Po tych słowach machnął dynamicznie ręką, chcąc zamknąć mi drzwi przed nosem. Szybko wyciągnąłem dłoń przed siebie, blokując je w połowie drogi. Muszę przyznać, że to posunięcie wkurwiło mnie niesamowicie. Mam głęboko w dupie, czy masz ochotę, czy nie. Póki jesteś uczniem w mojej szkole, będziesz rozmawiał ze mną wtedy, kiedy ja będę chciał. Jasne? Wkładając całą swoją siłę, odepchnąłem drzwi, które uderzyły Patricka w bark. Syknął z bólu, odsuwając się o krok, zaś ja wszedłem do środka, przekręcając zamek. Nie życzę sobie, aby... W dupie mam twoje życzenia. Jeszcze to do ciebie nie dotarło? Patrick zaśmiał się, upijając łyk piwa. A ja mam w dupie ciebie. Ciebie i tę zasraną szkołę, która według ciebie jest twoja. A tak naprawdę jesteś tylko dziwką Stonefielda. Myślałem, że mnie kurwica potężna jak tysiąc chujów rozerwie od środka. Miałem ochotę przykleić ten jego parszywy ryj do podłogi i nasrać mu do gardła. Licz się ze słowami, gnoju. Ostrzegam cię po raz ostatni. Kolejna salwa śmiechu, po której nastąpił kolejny łyk piwa. Gościu, wypierdalaj z mojego domu, bo wezwę policję. W tym momencie dynamicznym ruchem chwyciłem go za gardło, lewą ręką wykręcając dłoń, w której trzymał piwo. Jednym ruchem obróciłem go tyłem do siebie, zaciskając ramię na jego krtani, zaś trzymaną rękę docisnąłem z całej siły, sprawiając, że krzyknął z bólu i wypuścił butelkę. Zacisnąłem ramię z całej siły, odcinając mu przepływ powietrza. I co teraz, pierdolony gnoju? Jeśli myślisz, że masz do czynienia z kolejnym zjebanym nauczycielem, który był ofiarą losu w dzieciństwie, to się mylisz. Mówiłeś, że tylko najsilniejsi przetrwają. Zapewniam cię, nie przetrwasz. Rozumiesz? Nie przetrwasz. Patrick rozpaczliwie próbował złapać oddech. Charczał i usiłował się wyrwać, jednak z każdą kolejną sekundą coraz słabiej. Puściłem go,
obserwując jak upada na podłogę, niczym szmeciana lalka. Leżał i trzymał się za gardło, jakby to miało cokolwiek pomóc. Podszedłem powolnym krokiem, wyjmując z reklamówki szarą taśmę izolacyjną. Klękając przy nim, zakleiłem mu usta, a właściwie to owinąłem kilkukrotnie całą jego szczękę. Przynajmniej nie będziesz szczekał, mały skurwielu. Wstając, kopnąłem go z całej siły w żebra, zaś nieprzyjemny dźwięk potwierdził, że złamałem co najmniej kilka z nich. Stłumiony rek wydobył się spod taśmy, jednak nie martwiłem się, bo nawet ja go ledwo słyszałem. Ojciec zapierdala w porcie, matka daje dupy po klubach, a ty? Taki jesteś kurwa dorosły, bo palisz fajki i zalewasz się piwem? Wkładając tyle siły, ile tylko miałem, zmiażdżyłem mu prawą dłoń, po czym usiadłem okrakiem na jego klatce piersiowej, powodując kolejny stłumiony rek. Wyciągnąłem nóż z zapaska. Dociskając kolanem prawe ramię, chwyciłem siną dłoń. Skoro to, że zesrałeś się przy całej szkole, nie dało ci nauczki, zabawimy się inaczej. Przysunąłem ostrze do jego palca wskazującego, dynamicznymi ruchami odcinając go. Nie było to łatwe, ale nóż myśliwski zrobił swoje. Łzy spływały mu strumieniami, w towarzystwie przeraźliwych, aczkolwiek niewyraźnych i stłumionych okrzyków. Zamknij mordę! Krzyknąłem, wbijając nóż w przedramię. Dźwięk telefonu stacjonarnego odbił się echem po całym pomieszczeniu. Ogarnęła mnie fala ciepła. W oczach Patryka dostrzegłem jakąś słabą iskrę nadziei. Jaki on był kurwa naiwny. Kevin Connelly, Frank Stewartson, Marcus Hoverlock, Susan Barkley, Hannah Snowfall, Sarah James i Bernie Perkins. Wiesz, co łączy te wszystkie nazwiska? To, że wszystkich zabiłem. Parszywe ścierwa, które należało sprzątnąć. Możesz czuć się dumny, że dołączysz do tego grona. Czterokrotnie wbiłem nóż w okolice brzucha. Następnie wykonałem długie i głębokie cięcia na jego przedramionach. Gnojek opadał już z sił. Nawet nie reagował na kolejne zadawane przeze mnie ciosy. A teraz popatrz na mnie. Popatrz! Krzyknąłem, chwytając jego twarz i kierując wzrok na siebie. Popatrz i zapamiętaj tę twarz. Jestem twoim koszmarem. Jestem twoim przeznaczeniem. Zapamiętaj mnie. Zapamiętaj, bo jestem ostatnią rzeczą, jaką widzisz. Powolnym ruchem wbiłem ostrze w jego gałkę oczną. Najpierw prawą, potem lewą. Nawet nie wiem, czy krzyczał. Byłem zbyt pochłonięty tym wszystkim, zaś on zbyt osłabiony, by krzyczeć z całych sił. Kto jest silniejszy? Kto jest ofiarą losu? Na pewno nie ja. Ostatni cios padł prosto w klatkę piersiową. Chłopak tylko lekko sapnął, zastygając w bezruchu. Schowałem nóż do torby. Wstałem i policzyłem do 10. Ostrożnie uchyliłem drzwi wyjściowe. Upewniwszy się, że na zewnątrz nikogo nie ma, założyłem kapelusz i ruszyłem w stronę auta. Gdy wszedłem do domu, usłyszałem Elizabeth, która kręciła się po kuchni z telefonem przy uchu. Włamanie? Myślisz, że ktoś wkradł się do bazy danych? Nie mam pojęcia, z kim rozmawiała, ale nie brzmiało to dobrze. Wyszła z kuchni i ruszyła schodami na górę, nie zauważając mojej osoby. Powolnym krokiem ruszyłem za nią. Cały czas trzymając telefon przy uchu, weszła do gabinetu. Nie opuszczając jej na krok, oparłem się o futrynę. Czekaj, włączę cię na głośnik, powiedziała, otwierając ekran laptopa. Dobra, już. Zatem zaloguj się do systemu. Czekaj. Dobra, jestem.
W górnym lewym rogu powinnaś mieć informację ostatnie logowanie z konkretną datą i godziną. Dobra, jest. Godzina w tym momencie zamilkła. Wiedziałem, czym było to spowodowane. Moje serce przyspieszyło, zaś ja za wszelką cenę nie chciałem dać tego po sobie poznać. I co? Liz, jesteś tam? Tak, jestem. Czy ostatnie logowanie się zgadza? Czy jest coś dziwnego? W tym momencie wzrok Elizabeth spotkał się dokładnie z moim. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV, studio Lektor.pl. Scenariusz Mystery TV. Czytał Jakub Rutka.